Siemano widzowie, jestem w tym momencie w moim domu na osiedlu Tostowo, ponieważ w ostatnim odcinku po raz pierwszy zobaczyłem X-a. Ja nie wiem, ja jestem dalej taki nabuzowany, ponieważ tutaj sobie siadłem normalnie, ja już teraz nie mam tego blindnessa, ale patrzcie, tam są X-y, tam jest X, tam jest X. Ja za tymi wszystkimi X-ami szedłem i to on mnie poprowadził za tymi X-ami po to, żeby mi się w końcu pokazać. Nie wiem dlaczego akurat chciał mi się pokazywać tutaj. Mocno dziwne, ale na razie mnie to nie obchodzi. Ja muszę stąd uciec póki co. Nie chcę tutaj już być, nie mam na szczęście tego blindnessa, już tego oślepienia, którego on mi dał. Nie wiem, to było mega straszne. Ja tu już troszkę odczekałem i ja wracam z powrotem na Palionową. Mam dosyć tego miejsca, aczkolwiek już rozejrzałem się i widzę, że te X-y dalej tutaj są. Nie wiem o co chodzi z tymi X-ami, nie mam na to nerwów dzisiaj. Jedyne co, musimy wrócić teraz do wody. Do wody, które zdobyliśmy, musimy zanieść z powrotem do mojej bazy, do mojego domu, do miejsca, w którym ja te wszystkie rzeczy składuję, ponieważ musimy mieć wszystko poukładane odpowiednio, wszystko musi być na swoim miejscu. Ja w ogóle mam elytrę, ale nie mam jej jakby na sobie, bo ja, detektyw nie może latać, detektyw powinien chodzić, ale teraz już musimy wrócić szybko na chatę, więc szybko sobie zalećmy, no bo jednak nie jest, że tak powiem, kolorowo. Dobra, wracamy z powrotem. Bo ja już mam dosyć, oczywiście widzowie, na samym starcie łapka w górę i subskrypcja. Zapraszam na serwer kidowice.pl, ponieważ tam możecie razem z nami zagrać. Jest to publiczny serwer, stworzony specjalnie dla was, więc zachęcam. Dobra, odłóżmy sobie to z powrotem, bo ja nie chcę latać, chcę po prostu mieć wszystko poukładane. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra, a więc tak, mamy nasze zdjęcia, to są te, które mam tutaj w albumie. Musimy je sobie stąd wyciągnąć i teraz tak, odłóżmy je tutaj, gdzie było. To było to zdjęcie, gdzie stoi tutaj jakaś postać i no na bank to jest ten X, jestem pewien. Dobra, tutaj w tym miejscu mamy tą, te buźki. Teraz tak, w takim razie ten obraz nie może być tutaj, bo ten obraz jest teraz zbyt ważny. Ta ściana jest na takie syfy, ta ściana jest oficjalna, a ta ściana ma dowody. I teraz tak, na tej ścianie musimy dać dowód. Ogólnie tak, w pierwszej kolejności było to. No ale później to znikło. Następnie znajdujemy X-a na tym i później zrobiłem zdjęcie X-owi na ziemi. To jest ten X, po którym nagle stałem się oślepiony. Po tym jak zrobiłem zdjęcie temu. Mam jeszcze jakieś jedno zdjęcie, nie wiem co to jest. Nie! Dobra, zrobiłem zdjęcie X-owi. Ja nawet o tym nie wiedziałem. W momencie, w którym on mi wyskoczył, ja musiałem ze strachu kliknąć zrobienie zdjęcia. Mam zrobione zdjęcie X-a na Palionowie. Ej, dobra. To jest taki młyn teraz. Widać go tu ewidentnie. Jasny gwint. Co to się wyprawia? Jakie my mamy dowody teraz na to wszystko? Dobra, więc tak, zacznijmy od początku. Mamy różne rzeczy, mamy różne X-y i inne tego typu rzeczy. Tak jak nawet tutaj jakieś takie obrazki, gdzie wygląda to tak jakby X opętał tego hejtera. Dziwne bardzo i wszyscy jakby z tego powodu umierają. Tu była strzałka na górę, gdzie był Y. Nie wiem czemu Y. I to jest taka rzecz, która mnie zastanawia, no bo jednak jest to X. I zastanawiamy to, dlaczego on tam w tamtym miejscu napisał Y. To jest dziwne i napisał you are next. I teraz pytanie, kto ma być tym next? Kto ma być następny? Totalnie nie mam pojęcia, ale takie mamy dowody na istnienie tego X-a. Dodatkowo mamy takie X-y, które są w różnych miejscach. Przydało się mieć więcej zdjęć tych X-ów. Ja tego się boję, że jak ja zrobię zdjęcie temu X-owi, znowu dostanę to oślepienie, nie? Jak ja znowu bym to dostał, to jest kurczę koniec. To jest koniec. To ja uciekam od razu do domu, bo ja już wiem, do czego to prowadzi. Ale wydaje mi się, że on już osiągnął, co chciał osiągnąć, z tym, że ja nie wiem, czy to chciał osiągnąć. Nie wiem, czy on chciał, żebym ja miał jego zdjęcie. Wydaje mi się, że nie chciał tego, ale... Dobra, zróbmy tak. Ja muszę zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Musimy zrobić zdjęcie zdjęciom. Bo pytacie, dlaczego mamy robić zdjęcie... Co się stało? Kliknąłem upload, nie wiem, co to robi, ale dobra. Musimy zrobić zdjęcie zdjęciom z tego powodu, że... muszę mieć dowód na to, że to wszystko tutaj było i na to, że to wszystko tutaj, że tak powiem, jest. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji, w której ktoś by mi to tutaj stąd ukradł, że miał dowody na to, że te wszystkie rzeczy były. Więc bierzemy, robimy jedno zdjęcie. Tutaj robimy drugie zdjęcie. Uwaga, drugiej ściany, pyk, pyk, pyk. I tak. Okej, mamy zrobione. I zróbmy tego zdjęcie, bo to jest... Nie chciałem tak robić, chciałem zrobić zdjęcie. Dobra, zróbmy zdjęcie, okej, mamy tak. I teraz tutaj to idealnie widać. Pyk, robimy zdjęcie. Mamy to, mamy zdjęcie, że tak ujmę. Schowajmy sobie je tutaj po prostu na razie. Chociaż nie, powinienem je schować do albumu, tak mi się wydaje. Powinienem je mieć ciągle przy sobie. Schowajmy je tutaj. Mamy zrobione to wszystko, możemy zrobić jeszcze, wiecie jak? No jak mamy zrobione zdjęcie tych zdjęć, to teraz możemy w albumie, prawda, na szybko sprawdzać, jak wyglądają nasze dowody na dany moment. Dobra, to jest bardzo ważne, że mamy takie dowody, to jest git. Teraz, żeby to mieć jeszcze chronologicznie poustawiane, to musimy mieć
To zdjęcie tu, a to tak musi być chyba. Teraz mamy pierwsze zdjęcie to, drugie zdjęcie to i trzecie zdjęcie to. Git, idealnie. Dobra, wiecie co, zaryzykuję. Pójdźmy i zróbmy zdjęcie tym X-om, albo po prostu zbadajmy, jest dzień, więc to jest o tyle lepiej, bo wtedy była noc. Więc mamy o tyle luz, że za dnia będzie mi na pewno raźniej robić tam te zdjęcia. Zejdźmy na dół i teraz tak, tu nie widzę żadnych X-ów, ale musimy pójść w miejsce, gdzie zobaczyliśmy pierwszego X-a i zrobić zdjęcie kilku następnym X-om. Z tego powodu, że te X-y będą miały jakieś znaczenie. Czuję to po prostu. Dobra, tu jest kolejny X. Teraz tak, jeżeli mi się zrobi teraz ciemno, uciekamy do domu od razu. Uwaga. Dobra. Uff, dobra, tu był jeden X, tu był drugi X. Zróbmy sobie tego wszystkiego zdjęcia. To jest jednak ważne, żeby te zdjęcia mieć. Ten X jest mało ważny, bo do nikąd nie prowadzi. Zróbmy tutaj tego X-a zdjęcie. Tak, pyk, mamy kolejne zdjęcie. Tu był kolejny X, dobra, dobrze pamiętam, okej. Okay. Robimy tak w takim razie. Zdjęcie, pych, mamy kolejne. Tu był kolejny X, więc zróbmy znowu jego zdjęcie. Okej, okay, coś takiego, pyk, mamy zdjęcie. Schowajmy te wszystkie zdjęcia do albumu. Te zdjęcia mogą być w albumie. To jest takie coś, co my tutaj musimy mieć, bo jednak ten album trzeba w ten sposób wykorzystać. Dowody na to, że są te X-y, schowajmy sobie w album, bo to nie jest... O, tu był kolejny X, tu był kolejny X. Dobra, tego X-a możemy zrobić zdjęcie, pyk, dobra. Tu był kolejny X, on był mało ważny chyba, aczkolwiek zróbmy jego zdjęcie też. I tu teraz jest takie miejsce, w którym jak się dobrze ustawimy, okej, okay, tak myślałem, widzimy 3X, jest jeden, tam jest drugi i tam jest trzeci. Więc zróbmy zdjęcie tym 3X-om, mamy na jednym zdjęciu 3 dowody. Dobra, dalej nie idę, bo on był na osiedlu Tostowo i ja nie chcę się tam zbliżać, nie chcę nawet w ten tunel wchodzić. Mamy dowody w postaci tych zdjęć i to mi na razie w zupełności wystarczy. Mamy zdjęcia tych wszystkich X-ów, które były porozstawiane po Palionowie i co najważniejsze, mamy zdjęcie X-a. To jest bardzo ważny dowód w tej całej sprawie, ponieważ na podstawie tego będziemy mogli teraz wszystko, że tak powiem, tutaj ogarniać. Będziemy mogli ogarniać, jaki był powód tego, że się w ogóle pojawił i dlaczego on chciał się pojawić. To jest też bardzo ważne i to mnie ciekawi, dlaczego Isk chciał, żebym go zobaczył. To jest ciekawe, bo on mi się nie chciał pokazać. W wielu przypadkach ja go w ogóle nie widziałem. Poza tym, tak naprawdę nadal jako jedyny nie widziałem, chyba jako jedyny, bo nie wiem czy ktoś jeszcze, ale jako jedyny nie widziałem go bez użycia aparatu. Tylko jakby widziałem go przez obiektyw aparatu i jak zrobiłem zdjęcie, faktycznie był tam widoczny. To jest jedyna opcja, w jaki sposób ja go zobaczyłem. Nie było innej. Więc nie wiem, czy ja bym go zobaczył, gdybym nie używał tego aparatu. Całkiem możliwe, że mógłbym przejść tamtędy i w ogóle go nie zauważyć. A co ciekawe, X-y widzę. Właśnie, wiecie co ja powinienem jeszcze sprawdzić? Powinienem sprawdzić, czy tam... No nie ma tego. Czekajcie, zobaczmy. Widzicie? Nie ma tam tej Minki. Zróbmy to zdjęcie jedno. Wybierzmy Noctowizję i zrobimy na Noctowizji. Dalej nie ma. Dalej nie ma. Zróbmy te dwa zdjęcia, to jest dalej dowód w sprawie dotyczący tego, jakie są poczynania tego, że była tam ta Minka, a dalej na aktualnie jej nie ma. I wydaje mi się, że powinniśmy sobie to uporządkować lekko. Poświęćmy tak. Poświęćmy to, dajmy tutaj. To dajmy tutaj, bo tam były te X-y. I to dajmy tutaj, bo było zdjęcie w tym. A tą linię poświęćmy na to, żeby tutaj były dowody w sprawie właśnie tego zdjęcia, czyli że nie ma teraz. I nadal nie ma. Zrobiłem nawet na Noctowizji, nie ma tej Minki, nie pojawiła się tam, mimo że na początku tam była. Aktualnie jej nie ma i nie ma co z tym dyskutować, no jest jak jest, dobra. Teraz tak, tutaj mamy dalej tą postać, ewidentnie tu ktoś jest, ja jestem pewien, że tam ktoś jest. No to po prostu widać to, widać, że tam ktoś stoi, tam jest jakaś postać. Taka bardzo mała, ale no nawet znaleźliśmy tamtego X-a, więc ma to wszystko ręce i nogi. Zabierzmy sobie to, dajmy sobie to tutaj na koniec, ponieważ to była końcówka. Potrzebujemy 4 zdjęcia zabrać, które dotyczyły tych X-ów, więc zabierzmy 4 jakieś znaczące. Zabierzmy to zdjęcie, zabierzmy to. Dobra, weźmy na razie wszystkie i zobaczmy, co my na nich mamy w ogóle. Odłóżmy sobie te rzeczy, weźmy te wszystkie zdjęcia do ekwipunku i teraz tak. Tu jest to zdjęcie, myślę, że to zdjęcie moglibyśmy dać. Najważniejsze, dobra, to zdjęcie jest najważniejsze i to było ostatnie, które daliśmy, które zrobiliśmy, dobra, tutaj tak, to zdjęcie jest ważne, to zdjęcie dajmy tu, to zdjęcie jest, nie jest, dobra, to dajmy zdjęcie i dajmy może tutaj, dajmy zdjęcie to, dobra, dajmy to zdjęcie. Okej, okay, mamy całą linię naszych zdjęć dotyczących właśnie tych X-ów i jej drogi mniej więcej, że tu od tego się zaczęło, to był pierwszy X i te wszystkie X-y doprowadziły nas do tego, a aż też tam, ale tam nie mam zdjęć już wszystkich. Dobra, to są zdjęcia, które mamy awaryjnie do naszego albumu jako dowód.
Również szkoda, że nie mogę tych zdjęć kopiować. Nie wiem, czy... Właśnie nie wiem, czy mogę. Nie sprawdziłem tego nigdy. A fajnie by było, jakby się dało. Bo jednak by mi to jakoś pomogło. Dobra, weźmy sobie to wszystko do ekwipunku. Pouporządkujmy sobie to tutaj. Okej. Okej, dobra, i teraz tak, no wykorzystaliśmy już prawie połowę staka tych papierów, nie? Więc to już jest naprawdę sporo zdjęć, chociaż nie mam tu tyle zdjęć. Gdzie mi się straciła reszta zdjęć? Nie wiem, totalnie. Ale dobra, mamy nasze dowody, tak to na dany moment wygląda. Musimy zaktualizować w takim razie sobie te zdjęcia. Pierwsze dwa zdjęcia trzeba zaktualizować, raz, dwa. Odłóżmy je tutaj, bo to są jakieś stare zdjęcia w takim razie. I robimy nowe zdjęcie. O, nie chcę na Noctowizji, chcę zrobić to normalnie, dowód ściankowy. Tego zdjęcia nie musimy aktualizować, bo to zdjęcie się tutaj nic nie zmieniło, to było to. Nie, to nie było to, to było to drugie. Dobra, się pomyliłem. To było to zdjęcie. To zdjęcie możemy z powrotem dać tutaj, a drugie zdjęcie, czyli to, trzeba zaktualizować. Pyk, łup. Robimy tak i mamy to, dobra. I możemy to włożyć do albumu, a to zdjęcie również możemy zaktualizować, bo zmieniło swoje miejsce i teraz ma troszkę inny tutaj wydźwięk, bo możemy dać jakby i ten obraz po prawej i po lewej te X-y. Pyk. Mamy to, mamy wszystko uporządkowane. Jedno, drugie. Tutaj mamy to, jest ten X. Dobra, no szczerze mówiąc, ja powinienem pójść na to osiedle tostowo, ale troszkę się boję tam iść, nie? Naprawdę się boję, to nie ma żartów, nie? Tutaj z tym wszystkim. Zróbmy sobie jeszcze jedno zdjęcie, takie dotyczące tylko i wyłącznie tego. Czy ja już mam takie zdjęcie? Już chyba takie zdjęcie robiłem. A nie, nie robiłem, dobra, mamy tu. To jest jedyne, ale dobra, to nam starczy chyba. Aczkolwiek, dobra, zróbmy jeszcze jedno zdjęcie takie. To jest jednak bardzo ważny obraz. Zróbmy tak, pyk. Okej, mamy zdjęcie. I włóżmy go sobie teraz tutaj w tą lukę. Tu musimy zrobić tak. Tak, dobra, mamy to. Dobra, widzowie, mamy to. Moja głowa jest już przeciążona ilością rzeczy, która tu się wydarzyła. Ja mam serdecznie dosyć. Odkładam wszystko, idę spać po prostu. Odkładam to tutaj, żeby mi tutaj to wszystko się działo. Idę, tylko broń biorę ze sobą. Biorę to, odłożę sobie tutaj, żeby mieć ten. Broń biorę ze sobą, ponieważ do łóżka jak się kłaść, to trzeba z bronią. Jak się z detektywem i jak jakiś w ogóle X tutaj grasuje, to w szczególności. Lecę w kimę. Widzimy się jutro. Naprawdę jest ciężko.